wiewać w plecy, no i by nie zmuszać zawodników do lądowania na buli. Ten rozbieg wydłużono tuż przed skokiem Klemensa Murańki. Oto właśnie kolejny z naszych reprezentantów na rozbiegu. Przypomnę, Maciej Kot prowadzi po skoku na odległość 134,5 metra. Mimo wydłużonego rozbiegu nie najlepsza prędkość na progu Klemensa, ale lądowanie za punktem K. Wprawdzie lądowanie takie troszkę rozpaczliwe, więc noty nie będą najwyższe, ale odległość powinna wystarczyć. 124,5 metra reprezentanta Polski. Klimek dobrze skakał w jednym i w drugim konkursie.